Serdecznie witam Panie na warsztatach samoobrony zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe wraz z Komendą Powiatową Policji, którą reprezentuje zastępca komendanta, pan podinspektor Wiesław Andrzejewski. Witam serdecznie w imieniu swoim Was, oczywiście także Panią Beatę Jarczewską i całą jej drużynę, którą za chwilę może Pan Komendant bądź też Beata przedstawi. Na wstępie dziękujemy, że przybyłyście. Jest to kolejna edycja samoobrony, o ile się nie mylę, tak? A która? COVID nam przeszkodził troszeczkę, to jest piąta. Miło nam Was tu gościć na obiekcie, oczywiście zapomniałem też, za co serdecznie przepraszam, Arnold Ratajski, znany w większości tutaj Panią, dyrektor tego obiektu, serdecznie witam także. No i co? Przede wszystkim w dniu Waszego święta życzę Wam dużo radości, dużo uśmiechu, przede wszystkim wyrozumiałości w stosunku do Waszych mężów, partnerów, współpracowników. No nie ukrywam, że nie chciałbym po tym dzisiejszych warsztatach stanąć Panią na drodze, no ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Więc z mojej strony oraz Panu Starostów wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo uśmiechu. Zanim sytuacja też jest. Jest jedna diametralna różnica pomiędzy poczuciem kobiety zaatakowanej, tak? Jezus, ktoś mnie zaatakował, nie wiem co mam robić, jestem przecież słaba, tak? To jest zresztą tego facet, to ja. Nie ma siły, mogę się poddać. W dzisiejszym dniu spotkaliśmy się na cyklicznym już spotkaniu, które jest organizowane od wielu lat z okazji Dnia Kobiet. Szkolenie to jest organizowane przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji w Rawiczu. Techniki interwencji. Czego po takim spotkaniu kobiety w nim uczestniczące mogą się spodziewać? No myślę, że każda z kobiet będzie mogła obronić się przynajmniej przed ewentualną napaścią, chociaż czego im nie życzę. Czy na terenie Rawicza napaści takie na kobiet, gdzie rzeczywiście, na kobiety, gdzie te umiejętności samoobrony są potrzebne, często się zdarzają? Nie zdarzają się.